Zapomniałem, jak bardzo ja lubię skraj pola z dziczą. Tutaj występują tak piękne roślinki, takie bogactwo. Maki, chabry. To są, tak, ja bardzo się znam na roślinach. To są białożółtniki, jaśniste. No, a to są żytokłosy. To będą, tak, są żytokłosy. To są żytokłosy popielate, bo takie łodygi mają. No i to jest, co jeszcze? Tu mamy ten. To jest koperkowiec dozupny to będzie. Tak, bo to do rosołu, ja wiem. O, to Biedronka odleciała. Biedronki nie fruwają, to ja nie wiem, to jakaś taka była zmutowana. No i to tak właśnie, to tak, to jest, to tak jest, że to jest to, no, kawałek właśnie, no, ziemi, nie? I jest taka właśnie, też ziemista jest, bo to jest też cecha ziemi. Mamy taki czerwonokwiatkowiec odziemisty, nie? Bo on rośnie od ziemi. To wiedzą, to znawcy roślin to wiedzą. Idziemy dalej, tak żeby nie zadeptać za bardzo tego rezerwatu przyrody. Oj, tutaj już chyba iść nie chcemy, no bo to jest jednak rezerwat, to jest strefa Natura 3000. No. Tam jest Islandia, nie? Bo tam takie gejzery islandzkie, to jest taki markowy telefon, dlatego jest kiepski taki, ale zooma jakiegoś zrobi, jejku, jaki Minecraft pikselozowaty. No i to tak jest. No. A i tam był kłosożytnik, a tu jest żytokłośnik, nie? Żytokłośnik trawowy. No a tu mamy listowca łodygowego, plamistego, nie? Tak, żytowiec, tak jak już zapomniałem, bo to ja mam bardzo bogatą wiedzę na temat roślin, to mogę wam opowiedzieć. No także to jest właśnie to bujne bogactwo mikrofauny tej, bo to bliobakteryjnej tej, bo takie te, no, to jest fauna, nie, a flora to są te wieloryby, nie? No.